Cześć! Przychodzę do Was z kolejną książką i to chyba będzie już ostatnie Weź Poczytaj w tym roku, bo innych tematów szykuje nam się jeszcze sporo. I pierwszy raz w tym cyklu Weź Poczytaj nie będę Wam mówiła o poradniku czy o książce popularno-naukowej, ale pokażę Wam powieść obyczajową. To tylko seks. To jest druga książka Jana Favre, autora bloga Stay Fly i druga jego książka, nad którą objęłam patronat. Zresztą nie tylko ja, bo grono tutaj jest całkiem zacne. O pierwszej książce mówiłam kiedyś w Ulubieńcach. Ta dotyczy troszkę bardziej tematyki kanału, więc poświęcę jej po prostu osobny odcinek. To nie jest romans, jakich teraz mamy pełno. To nie jest Grey ze swoim dużym penisem i helikopterem, też dużym. To jest cholernie naturalistycznie napisana książka i czytając ją czułam się tak trochę jakbym podglądała tych bohaterów. Bohaterami jest 7 osób, 3 mężczyzn i 4 kobiety. Całość dzieje się w ciągu 24 godzin w Krakowie, podczas których możemy lepiej ich poznać. I tak trafiamy na imprezę, na której Xavier wykorzystuje swoje techniki podrywu, żeby wyrwać najlepszą laskę. Niestety Xavier jest sadystycznym dupkiem i podczas czytania ma mu się po prostu ochotę wyrwać jaja. Poznajemy też Julię, która przyjechała z małego miasteczka na studia, zamieszkała w akademiku. Mama jej zawsze powtarzała, że chłopcy to zło, alkohol to zło, no i że w ogóle mieszkanie w tym całym akademiku to też tak nie bardzo. No i co? Julia pierwszy raz próbuje alkoholu. Pierwszy raz gra w Prawda czy Wyzwanie i pierwszy raz całuje się z chłopakiem, a to dopiero początek jej historii. Jest też Iwonka, która samotnie wychowuje synka i za wszelką cenę nie chce być taka jak jej matka, która ma bogatego faceta i cały czas Iwonce doradza to samo. Jest Grzesiek, który ma spore kompleksy, we wakacje pracuje na budowie w Norwegii. Jest Michał, który opiekuje się chorym ojcem. Jest Martyna, która pracuje w korpo. I jest Anka, która w domu przeżywa prawdziwe piekło, ale wszyscy ją znają jako gorącą laskę z dużym dekoltem. Fajne jest to, że ich historii nie poznajemy od razu. Krótkie rozdziały są wymieszane, a losy bohaterów mniej lub bardziej się przeplatają w ciągu tych 24 godzin. I czuć, że z tych bohaterów aż bije taka potrzeba miłości, akceptacji, zainteresowania, a oni nie potrafią o to poprosić. Oni sobie radzą po swojemu, tak jak potrafią najlepiej, zagłuszając to, co mają w środku. I to nie jest książka dla każdego. I nie mam tutaj na myśli tylko tego, że ona jest dla osób pełnoletnich, ale po prostu nie każdy da radę ją przeczytać. Tutaj jest przemoc, przemoc seksualna, jest alkohol, a wszystko jest przedstawione tak dosadnie, że ja po jej przeczytaniu miałam taki ścisk w żołądku, który czasem mi towarzyszy, gdy się stresuję. Tak samo czytając książkę rodzą się różne pytania, na które w zasadzie nie dostajemy odpowiedzi, bo Janek nie ocenia swoich bohaterów. On jest po prostu takim naocznym świadkiem, który im się przez te 24 godziny przygląda. Więc jeśli macie ochotę przeczytać coś niekoniecznie łatwego, prostego i przyjemnego, to polecam. Książka kosztuje 39,99 i Janek wydał ją we własnym zakresie, więc ona jest dostępna tylko przez stronę internetową. Jeszcze przez kilka dni bez kosztów wysyłki. Premiera jest 31 października. To jest w ogóle pierwszy wydrukowany egzemplarz książki. Musiałam po niego jechać na drugi koniec miasta, bo Janek nie potrafi obsłużyć paczkomatu. No i tyle. Nie zapytam Was, jakie są Wasze odczucia po przeczytaniu tej książki, bo jeszcze jej nie czytaliście. Ale jeżeli sięgniecie, to dajcie znać. Jeszcze tylko dodam, że polecam ją oczywiście nie dlatego, że Janek jest moim kolegą, tylko dlatego, że to jest dobra książka. No ale chyba nie trzeba Wam tego przypominać. No i tyle. Zapraszam na Instagram, na Facebooka, na Twittera i widzimy się niedługo. Trzymajcie się, pa!